Kiedy byłem dzieciakiem i miałem 8 lat prawie, już chodziłem z kumplami przeszukując Warszawę. To był nasz patent na nudę, na każdy kolejny dzień poszukiwanie przygód i salonów gier. I pamiętam to jak sen, wszystko było łatwiejsze bez cen w domu. Te wyprawy były bezcenne, były potrzebne, by spuścić ze mnie złą energię, która natrętnie zalegiwała u mnie we łbie. W szybszym tempie, coraz bardziej pewnie, robiliśmy rzeczy coraz bardziej niebezpieczne. Malowaliśmy mury, kradliśmy w sklepach, zdejmowaliśmy znaczki z fur, żeby je sprzedać, niezła beka. Przed właścicielem uciekać, pamiętam też jazdę, jak płaciliśmy za zapiekanki fałszywym hajsem, co było głupie. Ale jako mało lat miałem to głęboko w dupie. Wiele się zmieniło, 2 lata odeszły, ja zacząłem bać się ludzi, bo ktoś chciał mi wpieprzyć, niby zwykły leszczyk, a zrobił mi meksyk w głowie, bo wolałem spieprzyć. Zamiast walczyć jak człowiek, wciąż sypał groźbami jak talib zamachowiec i gonił mnie pod sam blok w ostatniej chwili. Drzwi zatrzasnąłem, obudził fobię, którą odkrył ojciec. On zmienił koszmar w zupełnie nowy rozdział o mnie, za co dziękuję mu 100-krotnie, bo inaczej nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. To jedna z historii, które mają dobry finał, ale czujesz się kiepsko, kiedy o nich wspominasz. Wolisz naginać fakty, niż prawdę przytoczyć. To jedna z tych historii, które rażą światłem w oczy. To jedna z historii, które mają dobry finał, ale czujesz się kiepsko, kiedy o nich wspominasz. Wolisz naginać fakty, niż prawdę przytoczyć. To jedna z tych historii, które rażą światłem w oczy. Nikt nie rozumiał, dlaczego nie chcę wychodzić i siedzę non stop w domu, jakbym był jakiś chory. Tymczasem ojciec znalazł coś, co miało mnie uzdrowić. I już po tygodniu wpadam na salony boksu, trochę zdziwiony, co to w ogóle za pomysł, by na pierwszym treningu człowiek był już tak męczony. Mówię, tato, to chyba się nie sprawdzi. Trener rał, bo powtarzał, synu, przestań się martwić. Jako 10-latek zaczynam treningi na gwardii, wśród samych starszych, ale z parą do walki. 5 razy w tygodniu, o 4 zaczynam tańczyć pierwsze bitwy z cieniem, brzuszki sparring, no i skakanki. Pierwszy rok mija, a ja w tej samej branży i te same jazdy uspokajają jak zastrzyk. 2 rok mija, ojciec kupił rękawice, worek wiesza na suficie, coraz intensywniej ćwiczę. Lecz coraz rzadziej się z chłopakami widzę, chociaż coraz spokojniej wychodzę na ulicę. Moje życie wolniej płynie, ich przyspieszyło, zobacz, ile mnie ominęło, odkąd zacząłem trenować. Pierwsze wspólne popijawy, no i pierwszy towar, przesiadywanie w piwnicy, aby wszystko przetestować. Pierwsze 2-4 na dołku, handel ciężko wyhamować. Odpuściłem i chyba nie mam czego żałować. 3 rok mija, bujam się w ringu na nogach, 5 walkę wygrałem, ale kciuk trzeba reanimować. Krew z nosa, można się przyzwyczaić. Tylko szkoda, że później ząb mi ukruszył kumpel na dusznej sali. 4 lata szybko zeszły, coś tam wygrałem, ale nie będę się chwalił. Wierz mi, robiłem postępy, co dało mi siłę. Wreszcie przerwałem, ostatecznie się odrodziłem, nie kontynuowałem. Mam za spokojny charakter, po namysłach stwierdziłem, że boks nie jest dla mnie. I często myślałem, żeby dać temu szansę, wreszcie odpuściłem, bo poznałem rap grę. To jedna z historii, które mają dobry finał, ale czujesz się kiepsko, kiedy o nich wspominasz. Wolisz naginać fakty, niż prawdę przytoczyć. To jedna z tych historii, które rażą światłem w oczy. To jedna z historii, które mają dobry finał, ale czujesz się kiepsko, kiedy o nich wspominasz. Wolisz naginać fakty, niż prawdę przytoczyć. To jedna z tych historii, które rażą światłem w oczy.